Niezależnie od decyzji polityków, na forum Europa-Ukraina w Jasionce przyjechało około 1000 gości. To przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy i dziennikarze, którzy dyskutują, wymieniają się poglądami i doświadczeniami. Zachęcają też do inwestowania i współpracy gospodarczej, bo przy okazji 10. jubileuszowej edycji forum po raz pierwszy zorganizowano także targi wschodnie, które podkreślają gospodarczy wymiar spotkania. Bierze w nich udział ponad 80 firm z Polski i Ukrainy. Biznes i gospodarka, polityka międzynarodowa, integracja europejska i sprawy społeczne. To w dużym skrócie mówiąc główne tematy forum Europa-Ukraina. Cykliczna impreza organizowana jest już po raz 10, ale po raz pierwszy jej gospodarzem jest Podkarpacie. Niezależnie od łyżki dziegciu, jaką stanowi ostatnio polityczna otoczka towarzysząca relacjom polsko-ukraińskim, uczestnicy forum są zgodni. Współpraca oparta na zdrowych relacjach przynosi więcej pożytku obu stronom niż działanie w pojedynkę. Dowodem są wymierne efekty wspólnych polsko-ukraińskich projektów w ramach tzw. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Pisze się projekt, uzyskuje finansowanie na przykład zakup sprzętu w polskim szpitalu i w ukraińskim, a wspólne są szkolenia, wspólne działania, które zmierzają do tego, żeby ten sprzęt umiejętnie obsługiwać. I to jest taki przykład bardzo dobrej współpracy między samorządami, między ludźmi. A to, jak pokazują doświadczenia realizacji tego typu wspólnych inicjatyw także w naszym regionie, buduje relacje, które procentują kolejnymi wspólnymi działaniami gospodarczymi po obu stronach granicy. Zdaniem Anatolija Kinacha, byłego premiera Ukrainy, obecnie prezesa Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców, tego typu spotkania to znacznie więcej niż tylko kurtuazyjne dyskusje. Wyzwaniem dla Ukrainy na forum w Rzeszowie jest nie tylko czerpanie z doświadczeń rynku polskiego czy rynku w innych krajów unijnych, ale tworzenie umów dla biznesu według standardów europejskich, opartych na prawie, z wykluczeniem korupcji, stworzenie warunków dla uczciwej konkurencji. Według uczestników spotkania forum to także doskonała okazja do stworzenia klimatu, w którym Podkarpacie jako region przygraniczny w sposób naturalny może stać się bramą dla ukraińskich inwestycji w Polsce. Jest zainteresowanie firm ukraińskich lokowaniem się u nas tutaj w Podkarpaciu. To jest ważna sprawa. My też byśmy chcieli po stronie ukraińskiej firmy lokować. To istotne. Dziś wiemy, że napływa wielu pracowników z Ukrainy. Nie ma więc przeszkód i problemów, aby firmy ukraińskie się tutaj otwierały, lokowały. Park naukowo-technologiczny, specjalne strefy ekonomiczne są do ich dyspozycji. Ze względu na specyfikę Podkarpacia i wiodące w naszym regionie specjalizacje, największe szanse ma głównie przemysł lotniczy i motoryzacyjny oraz branża informatyczna. Jutro, drugi dzień forum.